Witamy w kanale Tapis TV. Publiczne sauny nie są już dla nas niczym nadzwyczajnym, ale prywatna sauna w zaciszu swojego ogrodu z dala od zgiełku to prawdziwy luksus. To miejsce pozwalające doświadczać jedynego w swoim rodzaju odpoczynku w bliskości z naturą, z którego korzystamy, gdy tylko mamy na to ochotę. Bez utraty tak cennego dziś czasu na podróż i tak usytuowany w sercu ogrodu prywatny, dopracowany w każdym calu domek saunowy to idealne miejsce do rekreacji, odpoczynku po pracy, rozrywki, grilla z przyjaciółmi czy spotkań rodzinnych. Jest to taka kropka nad i dla ekskluzywnych rezydencji, podnosi prestiż, a prywatny basen aż się prosi, by mieć w pobliżu jeszcze własne spa. Decydując się na domek saunowy od Tapis, możecie być Państwo pewni, że otrzymujecie produkt najwyższej jakości i wytrzymałości. Świadczy o tym choćby jakość użytych materiałów, grubość konstrukcji i masa samego domku. Od razu wiadomo, że to nie ogrodowa zabawka na 1 czy 2 sezony, a produkt na lata. Wykonany kompleksowo i z dbałością o najmniejszy detal, tradycyjny lub w pełni inteligentny. Wykonany z wykorzystaniem najnowszych technologii, z automatyczną wentylacją czy łatwo sterowanym ogrzewaniem, tak by zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. By nie być gołosłownym, przedstawię kilka przykładów z naszej bogatej galerii realizacji wykonanych przez nasze profesjonalne ekipy instalacyjne z różnych zakątków kraju. Realizacja domku saunowego Fornax z miejscowości Gołdap, który składa się z sauny fińskiej i pomieszczenia relaksacyjnego oraz specjalnie wydzielonego i estetycznie ukrytego w elewacji pomieszczenia technicznego, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. W tym przypadku to pomieszczenie pełni funkcję schowka na stację uzdatniającą dla usytuowanego obok basenu, ale to może być schodek na cokolwiek, leżak, grill czy kosiarkę. Poproszę pamiętać, że to Wy jesteście tutaj architektami, bo nasze domki tworzymy w 100% spersonalizowane dla Was. Bardzo ciekawym dopełnieniem domku saunowego są także pergole, które oczywiście opcjonalnie do każdego z nich możemy dla Państwa wykonać i profesjonalnie zamontować. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. A tutaj zmniejszona wersja domku Fornax z Zielonej Góry składającego się z wiatrołapu i sauny design, która dodatkowo pełni funkcję kabiny infrared dzięki zastosowaniu kwarcowych promienników podczerwieni Philips Dr. Fisher Vitae. Ten domek charakteryzuje pełen minimalizm. W wykończeniu elewacji dominują ciemne kolory. Wykonano ją, jak w większości z naszych domków, z odpornej, niewymagającej konserwacji płyty centroplast w kolorze antracytowym. Proszę zwrócić uwagę na centralne ustawienie domku pośród ogrodu. Pomimo takiego ustawienia i ogromnych przeszkleń, użytkownicy zachowują prywatność, dzięki zastosowaniu przyciemnionych szyb z efektem lustra weneckiego. Aby poczuć pełnię intymności nawet wieczorową porą, okna zostały wyposażone dodatkowo w nowoczesne rolety typu screen, w pełni zautomatyzowane. Dbamy o to, żeby nasi klienci dostali maksimum wygody, dlatego wyposażamy nasze domki w najnowocześniejsze udogodnienia technologiczne. Więcej o tych roletach znajdziecie w innej naszej prezentacji. Zapraszamy do obejrzenia. Trzeba dodać, że tradycyjne ogrodowe sauny banie, czy też tak zwane sauny beczki, powoli odchodzą do lamusa, a ich miejsce zastępują innowacyjne kubistyczne budowle, które architekturą nawiązują do nowoczesnych rezydencji i zdobią ogród. Na rynku znajdziecie mnóstwo projektów nowoczesnych saun ogrodowych z cienkich ścianek w całości przeszklonych z pojedynczą szybą. Owszem, ładnych, zdajemy sobie sprawę, że inwestorzy to lubią, bo to cieszy oko, jednak trzeba być świadomym, że takie konstrukcje totalnie nie sprawdzają się w polskim klimacie, bo przecież większość dni w roku to u nas niestety, ale zimna i surowa aura. Ale nie musimy rezygnować z przeszkleń w saunie, jeśli zastosujemy odpowiedniej jakości stolarkę okienną. W naszych domkach stosujemy wyłącznie dwukomorowe, trzyszybowe, szczelne okna, jak i drzwi. I mogą to być okna stałe, lub tak jak w tej realizacji domku Titan z Ostródy, gdzie te potężne na całą ścianę przeszklenia to masywne, trzyszybowe, przesuwne okna. Tą ogromną taflę szkła bez trudu, jednym ruchem ręki, przesuwamy i chowamy do ściany, po których otwarciu domek nabiera zupełnie innego charakteru. Widzimy teraz jego wnętrze w całej okazałości, składające się z sauny design oraz ciekawego natrysku z wiadrem bosmańskim, a także pomieszczenia relaksacyjnego, w którym umieszczono wannę spa Nordic 6 Elite. Szeroką ofertę wannie znajdziecie w naszym serwisie internetowym www.tapis.pl. Nic tak wspaniale nie dopełnia domku saunowego, jak porządna, designerska wanna z hydromasażem. Produkowane przez nas domki saunowe to świetnie przemyślane całoroczne domy, odpowiednio izolowane od podłogi przez ściany aż po sufit, dopełnione wysokiej jakości stolarką okienną. I najważniejsze, jako nieliczni z producentów, w każdym z naszych domków wydzielamy dodatkowe pomieszczenie w postaci wiatrołapu, który jest ogromnie ważnym elementem zapewniającym komfort cieplny użytkownikom. Nie znajdziecie w naszych realizacjach ani jednego domku bez wiatrołapu.
dodatkowe pomieszczenie, przedsionek pomaga też utrzymać wnętrze naszego domku w porządku i czystości. Alternatywą dla okien przesuwnych są także zyskujące na popularności okna harmonikowe. Oto domek Bolans i nasza realizacja z Władysławowa, w której zastosowano częściowo okna stałe, jak i dwa okna harmonikowe składające się z trzech części, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem izolacji termicznej, jak i akustycznej, które po rozsunięciu otwierają domek na przestrzał, tworząc szerokie wejście bez barier i progu oraz wpuszczając do wnętrza domku więcej naturalnego światła i słońca. Harmonijka działa niezwykle łatwo i nie wymaga użycia dużej siły mimo sporych gabarytów. Sauna Design sąsiaduje bezpośrednio z ukrytą estetycznie za mleczną szybą łazienką. Front tych dwóch pomieszczeń zdobi rama wykonana ze szkła w kolorze białym. Mamy tutaj także obszerną strefę relaksu, w której również umieszczono wannę Spa Nordic 2 Elite z naszej oferty. A tutaj okna harmonijkowe w mniejszym formacie, równie efektownie prezentujące się w kompaktowym domku Koma w realizacji z Gdyni, składającego się z Sauny Design, która łączy w sobie trzy funkcje – sauny fińskiej, ale właśnie parowej tylarium, dzięki zastosowaniu dwufunkcyjnego pieca oraz kabiny infrared. Tutaj warto zwrócić uwagę na ciekawy sposób wykończenia podłogi. Jest to innowacyjna podłoga żywiczna, która zyskuje na popularności i przewyższa tradycyjne podłogi drewniane czy ceramiczne, gdyż jest to materiał wyjątkowo przyjemny i ciepły dla bosej stopy, elastyczny, sprężysty i estetycznie wyglądający, bez łączeń i spoin. Łatwy do utrzymania w czystości, a przede wszystkim niezwykle odporny. Zapraszamy do obejrzenia naszej ciekawej i obszernej prezentacji na temat podłóg z żywicy polierutanowej, by dowiedzieć się więcej. Na podłogę żywiczną zdecydowali się także inwestorzy z Kielc w domku saunowym Krux, składającego się z sauny modern i pomieszczenia relaksacyjnego. Wnętrze tego domku jest idealnym dowodem na to, jak ważne są detale. Proszę się przyjrzeć, jak wspaniale grają tu szczegóły. Śmietankowa podłoga w pomieszczeniu relaksacyjnym wspaniale harmonizuje ze ścianami wykończonymi jasnym, gładkim panelem modern. Tutaj zagrała nawet stolarka okienna. Z zewnątrz tradycyjny antracyt dopasowany do elewacji, wewnątrz nawiązujący do całości beż. Wnętrze sauny dla przełamania wykończono panelem termo, ciemniejszym, a dla kontrastu jaśniejsze lite łamane ławki i oparcia nawiązujące do koloru przedsionka. To właśnie nas wyróżnia, że cały domek od A do Z jest spersonalizowany pod klienta. Mają Państwo bogaty wachlarz możliwości w wyborze koloru elewacji, zewnętrznej, wewnętrznej, przeszkleń, szczegółów, a nawet jak widać okien, które możemy wykonać dla Państwa w dowolnym kolorze z palety RAL. Również wyposażenie domku dobierane jest indywidualnie. Nie tylko sauna fińska, ale też łaźnia parowa, prysznic wrażeń, kabina infrared, wanna. To wszystko można wspaniale połączyć w jeden super wyposażony, ekskluzywny kompleks spa. Dla zainteresowanych odsyłam do naszej prezentacji o domowym wellness z prysznicem wrażeń. Zwykle sauna fińska ogrzewana jest przy pomocy dużej mocy pieca zasilanego elektrycznie. Jednak dla zwolenników żywego płomienia idealnym rozwiązaniem może okazać się zainstalowanie pieca do sauny opalanego drewnem. Z tego rozwiązania skorzystaliśmy w realizacji z Rzeszowa w domku Krux, montując piec do sauny opalany drewnem z przeszkleniem w strefie relaksu, przypominający tradycyjny wkład kominkowy, przy zastosowaniu izolowanego dwustronnego systemu spalinowego. Zabudowa frontu kominka w późniejszej fazie zostanie wykończona łupkiem. Piec ładowany jest od strony pomieszczenia relaksacyjnego, które także pięknie nam ogrzewa, a z drugiej strony pełni funkcję pieca saunowego. I to samo rozwiązanie w realizacji z Częstochowy w domku Krux. Zabudowa zostanie wykończona z piekami. Jak widać, możliwości jest mnóstwo, a my dla naszych klientów niejednokrotnie czasem dosłownie stajemy na głowie. Chcemy, by nasze domki zaskakiwały nie tylko wnętrzem, ale również fasadą. Zauważcie, że mimo stosowania solidnej konstrukcji i porządnej izolacji, nasze domki wcale nie tracą na uroku i gonią najnowsze trendy. To dalej wspaniałe nowoczesne formy, czyli minimalizm i przeszklenia. Właśnie dzięki dbałości o takie wydawać by się mogło detale, nasze domki wyróżniają się na rynku. Mogą to być totalnie proste konstrukcje lub bardziej fikuśne, na dowód przykładowe projekty domków, które wspaniale współgrają z nowoczesną architekturą. Model Silva oraz model Delta utrzymane są w bardzo modnym obecnie stylu nowoczesna stodoła. Oto przykład domku w tym stylu. Domek Delta dla klienta w webie. Strzelisty dach i przeszklony front wspaniale nawiązuje do budynku mieszkalnego. Elewacja wewnętrzna tego domku została wykonana z wyjątkowych płyt Plywood, które pięknie licują się w jednolitą, gładką płytę bez łączeń i klepek o naturalnej fakturze drewna.
Przeszklony front tego centrum wellness został wykończony nietypowym i rzadko spotykanym odcieniem kawa z mlekiem. Przewijający się w nowoczesnych projektach domów wystający gzyms także nie jest dla nas specjalnym wyzwaniem. Oto domki saunowe utrzymane w tej stylistyce. Domek Dorado z Olsztyna w modnym połączeniu kolorystycznym z ciekawym zewnętrznym natryskiem i domek Dorado z Jaworzna o równie imponującej modernistycznej elewacji nawiązującej do architektury ogrodu i elewacji domu. Na koniec naszykowałam dla Państwa totalną petardę. Jest to absolutnie unikalna realizacja, jakiej na 100% nie znajdziecie u innych producentów. Realizacja z Częstochowy i namiastka domku saunowego przy budynku. Dzięki umieszczeniu sauny fińskiej w narożnie przeszklonym wykuszu nowoczesnej rezydencji, ta strefa relaksu znajduje się trochę w ogrodzie, ale jednak trochę w domu. Trzeba przyznać, wspaniałe rozwiązanie. Do sauny wchodzimy przez przeszklony front z wnętrza budynku. Takie usytuowanie w połączeniu z obszernym, narożnie klejonym oknem o specjalnej konstrukcji sprawia, że światło doskonale przedostaje się także do holu, a widok ogrodu pozostaje niezakłócony. W Tapis specjalizujemy się właśnie w takich nietypowych i wyszukanych projektach. Jeśli ktoś Wam kiedyś powiedział, że czegoś się nie da, to u nas się właśnie da. Podejmujemy każde wyzwania. Wykonujemy je kompleksowo i z dbałością o detale, bo kiedy praca jest pasją, to dzieje się naturalnie. Przedstawione przykłady to tylko wybrane z naszych realizacji. Pełna galeria znajduje się w naszym serwisie informacyjnym. Uwierzcie, jest tego tyle, że można dostać zawrotu głowy. Ale zależy nam, by każdy znalazł coś dla siebie. Różnorodność jest potrzebna. Wszystkie linki do wspomnianych przeze mnie innych prezentacji znajdują się w opisie poniżej. Zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami. Dziękujemy za uwagę.